Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Studiujemy kolejną lekcję biblijną na czwartek. Jeszcze więcej. Nowy Testament pełen jest dowodów boskości Jezusa, ale nie mamy tu miejsca, by je szczegółowo rozpatrywać. Mogliśmy zająć się na przykład takimi cechami przypisanymi mistrzowi jak wieczność, stwórczą moc, prawo odpuszczania grzechów, funkcję ostatecznego sędziego. Ponadto imię Jezus jest powiązane tak samo z Bogiem Ojcem, na przykład w formule chrztu. Także w Ewangelii Jana 14:9 Chrystus posłużył się słowami, które w ustach zwykłego człowieka były oczywistym bluźnierstwem. Kto mnie widział, widział Ojca. Przeczytaj poniższe wersety, co mówią one o boskości Jezusa. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział i werset 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Objawienie 20 rozdział, 6 wiersz. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. 22 i 3. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i tron baranka, a słudzy jego służyć mu będą. Powyższe wersety stawiają Chrystusa na równi z Bogiem Ojcem. Jest to zgodne z deklaracjami Jezusa. Na przykład w Ewangelii Jana 14:30, 10:30 czytamy jego słowa. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nijaki rodzaj greckiego słowa przetłumaczonego na jedno wskazuje na najściślejszą więź, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jezus i Ojciec są jedno, co do istoty, natury, choć z różnymi są różnymi osobami, w innym przypadku Jezus użyłby tego słowa w rodzaju męskim. Jeśli trudno ci zrozumieć tę kwestię, nie martw się tym. Nie jest to łatwe. Im więcej o tym myślimy, tym bardziej rozumiemy, jak wielka jest nasza niewiedza. Wyobraź sobie sytuację, w której to Bóg Ojciec przyszedłby na świat, by oddać za nas życie, a ten, którego znamy jako Jezus, pozostałby w niebie. Oczywiście jest to sytuacja czysto hipotetyczna. Nic by się nie zmieniło, z wyjątkiem tego, że nazwalibyśmy każdego z nich tym imieniem, które teraz nazywamy drugiego. Na to właśnie polega równość boskich osób. Pomyśl o życiu Jezusa, pamiętając o tym, o czym mówiliśmy w tej lekcji. W jaki sposób to wszystko świadczy o charakterze Boga? W jaki sposób poznanie Jego pozwala nam zachować nadzieję i radość pomimo życiowych trudności? Dziękuję bardzo.